Umyj tym wnętrze lodówki, a już nigdy więcej nie będziesz miał szronu na jej tylnej ścianie. Jeśli w twojej lodówce pojawiają się krople wody i zamieniają się w szron, świadczy to o tym, że urządzenie źle funkcjonuje. Przekłada się to na nieodpowiednie chłodzenie trzymanych w niej produktów spożywczych. Jest wiele powodów, między innymi jest to częste otwieranie lodówki, wtedy przedostaje się do niej zbyt duża ilość ciepła oraz wilgotnego powietrza. Zbyt niska temperatura ustawiona w lodówce również negatywnie wpływa na działanie urządzenia. Skraplająca się woda na ściankach lodówki zamiast spływać zamarza. Kolejnym powodem może być wkładanie do lodówki ciepłego i parującego jeszcze jedzenia. Ostatnim bardzo prawdopodobnym powodem może być również zużyta uszczelka. Bez względu na przyczynę możesz zapobiec tworzeniu się szronu na tylnej ścianie lodówki. Wystarczy rozcieńczyć trzy łyżki octu w litrze wody. Wodą z octem wyczyść lodówkę. Przetarte wnętrze lodówki nie będzie tak szybko zachodziło lodem. Gdyż ocet nie zamarza w takich temperaturach, jakie w niej występują. Ocet wietrzeje na tyle szybko, że przechowywane w lodówce jedzenie nie przejdzie jego zapachem. Dodatkowo ocet zabija zarodniki pleśni. Jeśli więc jakieś w lodówce się rozwijały, to je zlikwidujesz tym zabiegiem. Dodatkowo po umyciu wnętrza lodówki octem, przetrzyj je gliceryną. Gliceryna będzie warstwą ochronną, która także zapobiegnie osadzaniu się lodu w lodówce. Ta substancja również nie zamarza w takich temperaturach, jakie są w lodówce. Regularnie czyść tak lodówkę octem i gliceryną, a zapomnisz o problemie na długo. Włóż folię aluminiową do lodówki. Będziesz zaskoczony co się stanie. Już nigdy nie będziesz miał problemu i zaoszczędzisz na rachunkach. Jestem pewna, że nigdy wcześniej nie używałeś folii aluminiowej w ten sposób. Kiedy już będziesz wiedział, po co to jest, spróbujesz od razu. Zatem ten krok jest całkiem prosty. Na sam początek zabierz rolkę folii aluminiowej, rozwiń ją i oderwij jej kawałek. Nie musi być duży. Teraz otwórz drzwi lodówki, umieść ją w drzwiach lodówki tak, żeby wystawała. Jak widzisz, bez problemu możemy ją wyciągnąć. Oznacza to, że uszczelka lodówki nie działa prawidłowo. Aby to zmienić, pokażę ci prosty trik. Wyłącz na chwilę lodówkę. Teraz wystarczy, że zabierzesz suszarkę do włosów, ustaw ją na ciepłe powietrze, podgrzej nią gumę dookoła drzwi lodówki. Pod wpływem ciepła uszczelka osuszy się i zmięknie. Teraz będzie lepiej przylegać do lodówki. Powtórzmy nasz test z początku zabierz kawałek folii aluminiowej i włóż go pomiędzy drzwi a lodówkę. Teraz folia nie chce wyjść. Oznacza to, że guma faktycznie lepiej przylega. Od teraz dzięki temu dodatkowo zaoszczędzisz na rachunkach. Jedna kropla wystarczy. Szklane półki w lodówce będą czyste, nie będą zachodziły parą i nie zobaczysz na nich żadnych plam i zacieków, nawet przez rok. Ten trik jest genialny. A czyszczenie lodówki możesz odłożyć w czasie. Wystarczy tylko przetrzeć od czasu do czasu okruchy. Nic już nie przyklei się do półki, już nie pojawi się na niej para, kiedy dłużej będziesz w niej czegoś szukał. To prawdopodobnie najlepszy i najbardziej niesamowity trik, jaki kiedykolwiek wypróbujesz. Kiedy następnym razem zabierzesz się za sprzątanie lodówki, wykorzystaj go. Opróżnij lodówkę i wyjmij z niej szklane półki. Umyj je najpierw dokładnie. Każdą jedną. Następnie dobrze je osusz. Szkło musi być suche. Następnie weź miękką ściereczkę i dosłownie krople czy dwie gliceryny. Glicerynę możesz kupić w większości sklepów drogeryjnych. Jest bardzo wydajna, więc starczy naprawdę na długo. Tą odrobiną gliceryny wypoleruj półki lodówki. Zrób to z obu stron. Wydaje się to na początku niemożliwe, ale poleruj tak długo, aż gliceryna zniknie i półka będzie znów sucha. Od teraz zobaczysz, że półki nigdy nie zaparują. Kiedy się coś rozleje, nie przyklei się do szyby półki, wystarczy tylko przetrzeć półki bez wyciągania ich i mycia, gliceryna pozostawia warstwę ochronną i jest to najlepszy sposób na czystą lodówkę. Włóż gąbkę do lodówki. Będziesz zaskoczony, co się stanie. Na pewno będziesz się chciał pochwalić znajomym tym trikiem. Ta sztuczka jest bardzo prosta i tania. I pomoże ci z problemem, który często zdarza się w lodówkach. Najpierw jednak odpowiedz sobie na pytanie, kiedy zrobiłeś przegląd produktów, które w niej trzymasz. Niektóre z nich po prostu trzeba wyrzucić, przez nie może w lodówce brzydko pachnieć. Zajrzyj do swojej lodówki. Też masz krople wody na półkach lub na tylnej ścianie lodówki. Jeżeli produkty przylegają do tak wilgotnej tylnej ścianki, potrafi się na nich zrobić lód, a stojąca woda na półkach, jeśli jej nie zauważysz, zaczyna brzydko pachnieć. Są dwa sposoby, żeby temu zapobiegać. Poradzisz sobie z tym dzięki zwykłej gąbce do mycia naczyń. Ale bez obaw. Nie chodzi wcale o mycie nią lodówki. Weź jedną gąbkę i natnij ją pod szorstką warstwą, zrób mały otwór nożykiem lub nożyczkami, wsyp do środka sól. Teraz taką gąbkę umieść na półce w lodówce. Gąbka wchłonie wilgoć z półek. Sól też pochłania wilgoć, więc to prosty i tani osuszacz do lodówki. Drugi sposób to wykorzystanie innego produktu. Na gąbkę wysyp sodę i wstaw ją do lodówki. Najlepiej do dolnej szuflady. Gąbka pochłonie wilgoć, a soda dodatkowo pochłonie nieprzyjemne zapachy. Jeżeli w twojej lodówce dziwnie pachnie nawet po posprzątaniu i umyciu jej, Wypróbuj tych prostych i tanich trików. Będziesz zaskoczony rezultatem, jak moja teściowa. Weź banknot i zrób ten test. Dzięki niemu zaoszczędzisz fortunę na rachunkach. Drzwi lodówki są używane codziennie. Praca uszczelek wpływa na ich żywotność. Jeśli lodówka hałasuje lub pojawia się w niej szron, to może być znak, że czas na test z banknotem. Z biegiem czasu gumowe uszczelki robią się sztywniejsze. I mogą nie przylegać prawidłowo do ścianki lodówki. Wtedy do wnętrza stale napływa ciepłe powietrze, a lodówka pracuje bez przerwy, aby ochłodzić dostające się wciąż do wnętrza powietrze. Aby sprawdzić, wystarczy wykonać prosty trik. Weź banknot i włóż go między ściankę lodówki a drzwi, zamknij lodówkę. Teraz spróbuj go wyjąć. Jeśli możesz go wyjąć bez najmniejszego oporu, uszczelka nie przylega prawidłowo. Tą metodą możesz sprawdzić całą uszczelkę. Jeśli gumowy pasek uszczelki jest szczelny, banknot będzie stawiał opór. Jest jeszcze jeden sposób, aby uratować uszczelkę i sprawić, aby lepiej przylegała do lodówki. Jeśli uszczelka nie ma widocznych wad ani uszkodzeń, wypróbuj ten trik. Użyj wazeliny kosmetycznej, posmaruj wazeliną czystą i suchą uszczelkę. Ten popularny kosmetyk sprawi, że uszczelka odzyska swoją elastyczność i będzie prawidłowo przylegała do lodówki. Wazelinę rozprowadź po całej długości gumy, równo i dokładnie. Na pewno poczujesz różnicę przy kolejnej próbie otwarcia lodówki. Twoje rachunki za prąd są wysokie? Daj nam znać w komentarzu, co robisz, aby je obniżyć. Włóż styropian do zamrażalnika i ciesz się mniejszymi rachunkami za prąd. Wkładałeś już styropian do lodówki? Jeśli nie, na pewno zaczniesz. Zamiast więc wyrzucać go do śmieci, włóż go do zamrażalnika, zmniejszysz rachunki i zaoszczędzisz na wydatkach. Styropian nie pochłania wilgoci i nie rozpuszcza się w wodzie, nie przewodzi też ciepła. Jest lekki i można go kruszyć i łamać na mniejsze kawałki. Jeśli zależy ci na oszczędnościach i każdy grosz się dla ciebie liczy, to styropian może ci w tym pomóc. Po prostu go zamroź. Żeby to zrobić, dopasuj styropian do jednej z szuflad z zamrażalnika. Podziel go na mniejsze kawałki. Poukładaj go w szufladzie. Mniejsze kawałki włóż w wolne miejsce. Tak załadowaną styropianem szufladę wstaw do zamrażalnika. Jeżeli masz miejsce jeszcze w drugiej szufladzie, zrób to samo wypełnij ją styropianem i wstaw do zamrażalnika. Okazuje się, że to naprawdę działa. Styropian zmniejsza wolną przestrzeń w zamrażalniku. Za każdym razem, kiedy otwierasz drzwi zamrażalnika, wpada do niego ciepłe powietrze. Kiedy zamrażalnik jest pełen, ciepłego powietrza wejdzie mniej. Lodówka zużyje przez to mniej prądu. Tak samo działa to w części chłodzącej lodówki. Kiedy masz dużą lodówkę, a mało w niej przechowujesz produktów, wolne półki możesz wyłożyć styropianem. Eliminując wolną przestrzeń w lodówce i zamrażalniku, zaoszczędzisz więcej energii. Włóż folię spożywczą do zamrażarki i zobacz, co się stanie. Zyska nowe właściwości, o których nie wiedziałeś. Każdy ma w domu taką folię spożywczą. Używamy ją czasami do zawijania kruchego ciasta. Ale częściej stosujemy ją do pakowania zwykłych kanapek do szkoły czy pracy. Wtedy zawsze staramy się mieć ją pod ręką. Jest ona bardzo przydatna. Ma jednak wady. Ciężko się ją rozwija. Zwłaszcza kiedy rolka jest nowa, trudno zacząć ją rozwijać. Można temu prosto zaradzić. Wystarczy zwilżyć folię lub dłonie wodą. Jak przetrzesz mokrą dłonią po rolce folii, wtedy bez problemu znajdziesz jej początek i rozwiniesz ją. Ale kiedy już uda ci się ją rozwinąć, to trudno ją oderwać. Rwie się nierówno i cała się ciągnie, czasami w nieskończoność. A na nieszczęście często się skleja, ale jest pewna sztuczka. Jeden trik sprawi, że folia spożywcza będzie bardzo łatwo się odrywała i się nie będzie kleić. Jest jeden warunek: musisz włożyć ją do zamrażarki. Niska temperatura sprawi, że folię łatwiej rozwiniesz i oderwiesz. Będzie trochę sztywniejsza. Nie będzie się tak ciągnąć i nie będzie się kleić. Jeśli używasz jej bardzo często i nie chcesz co chwila otwierać zamrażarki, to trzymaj folię w lodówce. Już to sprawi, że jej używanie stanie się o wiele przyjemniejsze. Zapomnisz o tych wszystkich problemach, które potrafi sprawić.